hitlerowską przez brak godności narodowej, dbałości o dobro społeczne i spójni między kółeczkami, z których się składa. Są wreszcie rodzice nie chcący uczyć dzieci czytać po polsku, bo nie chcą psuć stylu ich ćwiczeń gimnazjalnych polonizmami. Małżeństwa z Moskwatkami są tu bardzo częste, tym bardziej, że nasze inteligentne w cudzysłowie panny mają nadzieję ich polonizować, ale polonizacja kończy się przyjęciem prawosławia przez owe propagatorów. Przyjaźnienie się z Moskalami, dopuszczanie ich do domu, bywania u nich, nie uważa się wcale za złe, jak również dobrym jest popieranie rosyjskich koncertów gimnazjalnych, udzielania rad przy urządzaniu sceny dla rosyjskiego przedstawienia, dawanego przez zmuszonych do tego gwałtem uczniów. Kilka razy do roku odbywają się bale, gdzie w roli tancerek występują suwalskie kucharki i pokojówki. Dla pokojówek i kucharek otwarto za inicjatywą moskiewską szkołę niedzielną, gdzie uczą przeważnie paruski czytać, pisać i śpiewać. Niektóre zaś gimnazistki, Polki, nie wstydzą się tej podłości pomagać i przyjmują udział w nauczaniu. Cóż więc dziwnego, że co rok bywa tu po kilkanaście ślubów pomiędzy służącymi i Moskalami żołnierzami. Zacytowałem to, żeby pokazać, że trzeba wracać do źródeł historycznych, żeby wiedzieć, jak było naprawdę. Na to, jak wyglądały Suwałki na przełomie wieku XIX i XX, zwracali uwagę wszyscy praktycznie tu przyjeżdżający. A to na przykład konie zakładane w duchę, czyli po petersburgsku, po rosyjsku, a nie po polsku. Strój dorożkarzy, który przypominał dorożkarzy w Petersburgu, a nie w Warszawie. I też mówię o tym, żeby mieć świadomość gigantycznej zmiany, jaka w ciągu 10 lat, od 1901 do 1914 roku, się dokonała za sprawą inteligencji suwalskiej. Tych ludzi, którzy założyli tygodnik suwalski, którzy budowali resursy, którzy walczyli o odrodzenie świadomości narodowej polskiej w Suwałkach. I to jest niezwykle istotne, żeby nie opierać swojej wiedzy o tym, co ktoś napisał, powtarzając to coś, co znowu 10 osób przed nim napisało, bo każde takie powtarzanie mnoży błędy i pewne nieścisłości może jeszcze bardziej pogłębić. Tekst pani profesor Samborskiej Kukuć o działalności literackiej oświatowej Józefy Żdżalskiej jest o tyle ciekawy, że po raz pierwszy prezentuje w ramach rekonesansu, jak autorka to nazwała, życie i działalność Józefy Żdżalskiej, przy czym tak się złożyło, że ten rocznik zbiegł się z publikacją inną pani profesor Samborskiej Kukuć, od Utkamerów do Konopnickich, rewizje i rekonstrukcje biograficzne. Jest to przykład genialnej książki opartej o źródła znowu podstawowe, gdzie znalezienie jednego aktu urodzenia Utkamerówny całkowicie rewiduje pogląd na miłość Mickiewicza i Maryi, gdzie dotarcie do dokumentów dotyczących rodziny Konopnickich, chodzi o Marię Konopnicką i jej rodzinę, uściśla, a w niektórych miejscach zmienia też to, co dotychczas o stosunkach rodzinnych Konopnickich pisano. A to wszystko dlatego, że jak napisała pani profesor Samborska, warto pamiętać, że w archiwach są konkrety, na których niczym na konstrukcjach szkieletowych wznosimy nasze historyczno-literackie gmachy. Im konstrukcje mocniejsze, tym stabilniejsza budowla, której nie rozwieje wiatr następnych, może bardziej wnikliwych pokoleń badaczy. Przeminą bowiem modne dziś metodologie, zużyje się ich instrumentarium, nadejdą nowe koncepcje przyniesione przez postęp myśli i nowej technologii. Ale odnotowane w archiwach informacje pozostaną tym, czym są – faktami.
I cała ta książka jest właśnie zbiorem faktów na nowo odkrytych, aż zastanawiające, że dotychczasowi autorzy prac o Konopnickiej, o Mickiewiczu, o Bejblu, o Jokerze, o wielu, wielu innych drugorzędnych i trzeciorzędnych, a czasem pierwszorzędnych pisarzach nie sięgali do tych źródeł. Jeśli chodzi o tekst Oszczarski, to może zakończę, nie będę Państwu opowiadać jej biografii, ale podsumowania, którym kończy pani profesor Samborska-Kukuć. Pisarstwo Józefy Żdarskiej, artystycznie nie odstające od spuścizny literackiej pisarek nauczycielek, nie tylko nie doczekało się żadnego opracowania, ale nawet wzmianki. Nikt nie sięgnął po jej opowiadania ani poezję. A są one znakomitym przykładem tekstów edukacyjnych, reprezentujących wyważone poglądy na wychowanie, charakterystyczne dla drugiej połowy XIX wieku, osadzone jeszcze na fundamencie porad Klementyny Stańskich-Kofmanowej, ale już wsparte nowoczesnym sądem o samodzielności kobiet, którą ma animować i kształtować solidna edukacja, idąca w parze z wychowaniem w prawidłowej i funkcjonalnej rodzinie. W tym sensie twórczość Żdarskiej, jak umiarkowana, jest reprezentatywna i typowa. Współczucie dla niedoli sierot, połączone z programem naprawczym, nie tylko ideą dobroczynności, ale mądrym kształtowaniem młodych charakterów w kulcie pracy, poszanowania tradycji i idei patriotycznych, to tylko niektóre z zalet pisarstwa zapomnianej wychowawczyni i pisarki. Córki, która całym życiem realizowała testament duchowy swojego ojca. Ojcem Józefy Żdarskiej był Augustyn Żdarski, nauczyciel Suwalskiego gimnazjum w pierwszej połowie wieku XIX. Trzeci tekst w roczniku ma tytuł Rodzina Szymona Konarskiego, nieznane fakty mego autorstwa. Ja skrót tego tekstu prezentowałem Państwu rok temu. Ta wersja tutaj jest znacznie rozszerzona i wzbogacona. I znowu można zadać pytanie, jak to było możliwe, żeby przez 180 lat pisać o Szymonie Konarskim i nic nie napisać o jego rodzinie i o nim samym aż do 1825 roku, czyli do momentu wstąpienia do Wojska Polskiego. A to, co pisano, to były jakieś fantazje niezwiązane z niczym poza przeniesieniem domysłów z życia i z życiorysów innych bohaterów tamtego czasu. A każde życie jest inne i każdy w zależności od miejsca rodziny funkcjonuje inaczej. Tak samo było z Konarskim. Zachęcam Państwa do lektury tego tekstu, natomiast na podsumowanie powiem tylko, że dotarłem do wszystkich żyjących dzisiaj potomków nie Szymona Konarskiego, bo on zginął jako kawaler, ale miał brata Stanisława. I po bracie Stanisławie pozostało kilkoro potomstwa, a z nich znowu niektóre gałązki funkcjonują do dzisiaj. I tak na przykład pan Edwin Petrykat, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, jest prawnukiem Stanisława, czyli brata Szymona Konarskiego. Profesor wojskowości Wiesław Majewski jest dokładnie w tej samej odległości pokoleniowej związany z Szymonem Konarskim. Ciekawe, że po przygodach życia w Warszawie potomstwo Stanisława Konarskiego zakotwiczyło się na Suwalszczyźnie i tutaj mieszkali aż do II wojny światowej. No, dziadek Edwina Petrykata, też Edwin Petrykat, był lekarzem w Suwalskim Szpitalu przed I wojną światową. I w zbiorach rodzinnych zachowały się trzy albumy przemarszu oddziałów Edwina Petrykata w czasie I wojny światowej gdzieś aż w głąb Rosji.
pana Tadeusza Radziwonowicza, gubernia Suwalska w pierwszym okresie Wielkiej Wojny o migracjach ludności w latach 14-15 jest świetnym przykładem na to, jak można uczłowieczyć wydarzenia, które na przykład, jak się czyta taką książkę, to zupełnie giną. To jest ta sama tematyka. Tłumaczy los uchodźcy polscy w Imperium Rosyjskim w latach I wojny światowej. Tylko, że to dotyczy całego Królestwa Polskiego. A pan Tadeusz koncentruje się nawet nie na guberni suwalskiej, tylko tak naprawdę na powiecie augustowskim i sejneńskim. Więc to jest główny obszar zainteresowań. I tak jak sobie zacząłem to czytać, to poleciała mi taka analogia całkiem przewrotna, że w II wojnie światowej u źródeł wojny w ogóle nie było przesiedle. Natomiast koniec II wojny światowej wywołał wysiedlenia i przesiedlenia, a w I wojnie światowej było odwrotnie. Początek wojny wywołał nienotowane na ani wcześniejszą, ani późniejszą skalę przesiedlenia ludności cywilnej. Pan Tadeusz opisuje niezwykle precyzyjnie, jak wyglądała ewakuacja, wyglądało przesiedlenie ludności polskiej, rosyjskiej, żydowskiej, niemieckiej i wszystkich innych nacji, które mieszkały na terenie guberni suwalskiej w różnych okresach pierwszych tych dwóch lat wojny. Bo też warto wspomnieć, że nie można traktować tych dwóch lat 14-15 jako czegoś jednolitego, bo inaczej to wyglądało latem 14 roku, inaczej jesienią, inaczej zimą 15 roku, inaczej później. Też inne były uzasadnienia wysiedleń. Z innych powodów wysiedlano ludność ewangelicką, z innych ludność żydowską. I tak jak pan Tadeusz podkreśla na zakończenie tego tekstu, to jest zaledwie rekonesans też. To jest wstęp do tego, co można o migracjach jeszcze napisać i powiedzieć, wykorzystując archiwalia, do których pan Tadeusz nie dotarł, bo oparł się głównie na archiwaliach wileńskich, zgromadzonych w archiwum w Wilnie. Też, mówię, mogą się nasuwać przeróżne refleksje, na przykład zachowania poszczególnych grup narodowościowych wobec wojny. Jak reagowali Polacy, Żydzi, Rosjanie wobec tej zmiany, zmieniania się sytuacji militarnej? Dlaczego na przykład w taki, a nie inny sposób Rosjanie podeszli do ewakuacji ludności żydowskiej? Czy innych, przedstawicieli innych nacji. Kolejny tekst pana Marka Sidora, no właśnie, to też jest przykład doskonałego tekstu odwołującego się do źródeł, które są tutaj, tak? Archiwum w Suwałkach. Szkoci Janowicy na Suwalszczyźnie w XIX wieku. I od dawna pisano o dobrach Michała Paca, ale nikt tak szczegółowo nie zajął się osadnictwem szkockim i angielskim. I państwo, czytając ten tekst, znajdziecie zestawienie Brytyjczyków w dobrach dowskuckich z podaniem imienia, nazwiska i w jakiej miejscowości zostali osiedleni ci ludzie, jaki zawód mieli wyuczony, wykonywany i jakie były zasługi Brytyjczyków dla dóbr Paca, dla administracji, dla przyniesienia tutaj postępu z Wysp Brytyjskich. Przytoczę też fragment charakterystyki właśnie Szkotów. Obyczaje nałogi Szkotów, zwłaszcza tych, co zawsze roli pilnowali, są nienaganne. Lubią polską gorzałkę, ale rozprowadzają oną piwo, wodą i innymi płynami. I w ogóle bardzo są oszczędni.
Przy robotach w polu pracownicy są znacznie od włościan tutejsi. Rzecz na koniec u nas niezwyczajna, że chociaż poświęcają się najordynarniejszym w gospodarstwie pracom, każdy umie pisać i rachować, a niektórzy z nich mają swoje zbiory rozmaitych książek i takowe niekiedy czytają. I pan Marek opisuje, co zawdzięczamy, czy co bardziej może obszar parafii Raczki, ale też i Suwalszczyzny, tym, że przybyszą z Wysp Brytyjskich zawdzięcza. I też niezwykle ciekawy wątek, to są losy tychże Szkotów po już upadku dług Michała Ludwika Paca. I wątek, czy pytanie też, które pan Marek stawia, tak, bo nie do końca jest w stanie dzisiaj na to odpowiedzieć, skąd tak naprawdę ci Anglicy, ci Szkoci tutaj przyjechali. To może ciekawe byłoby dla nas nawiązać kontakty z tamtymi obszarami, z których tutaj przyjechali ich przodkowie. W komunikatach mamy tekst Eleny Bukrejewej o miejscach na terenie Guberny Suwalskiej związanych z Napoleonem w materiałach Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie. To jest ciekawe, jak w 1912 roku, przed stuleciem wojny, Rosjanie zaczęli gromadzić dokumentację związaną z tymi wydarzeniami. I ówczesny gubernator Suwalski zgromadził takie dowody obecności Napoleona i Francuzów na Suwalszczyźnie, w gubernii suwalskiej, złożył to w album i wysłał do tworzącego się muzeum 1812 roku. O niektórych z tych miejsc mieliśmy wiedzę, mieliśmy świadomość, ale na przykład dom Napoleona w Sejnach w tych materiałach ma dwie podobizny. Jedna jest z 1885 roku ze znanej publikacji w pamiętnej kniżce Suwalskiej Gubernii, ale druga fotografia była specjalnie wykonana na potrzeby stworzenia tej dokumentacji, czyli w 1910 roku, 25 lat później. Też przez Litwa, te pojeziory można połączyć z Konarskim, ale nie będę Państwu za bardzo tego mieszać. Pamiętników zachowanych do dzisiaj, a pochodzących z kościoła suwalskiego wykonał pan Belfior Jakubowski. I zachęcam do lektury tego tekstu. Następne dwa krótkie teksty są pióra pana Tomasza Naruszewicza. Krwawe porachunki w Wiżajnach i okolicy w połowie XVIII wieku, to jest trzecia część opowieści kryminalnej, jak porachunki pod tekście ekonomicznym, jak zawsze, rozstrzygano w połowie XIX wieku, tym razem w okolicach Wiżaj. I chodzi tutaj o rodzinę Studyńskich, o której generalnie wiadomo, że dosyć bezceremonialnie dochodziła swoich praw. Moim osobistym zdaniem ciekawszy jest drugi tekst. Raczej Raczki wcześniej znalazły się w rękach Paców. Otóż pan Tomasz, w oparciu o materiały z archiwum Grodnickiego, przesuwa datę nabycia Raczek przez Józefa i Balbinę Paców z 1748 na 1739 rok. I znowu dla mnie osobiście niezwykle ciekawe jest to, że cytuję cały dokument, który udowadnia ten wniosek i jednocześnie przedstawia trochę strukturę własnościową i dzierżawy dóbr pasowskich. To jest ciekawa rzecz, bo dotychczas nikt o tym nie wspominał i chyba nie pisał, prawda? Panie Tomku, to jest po raz pierwszy się to pojawia. Następny tekst jest pióra Andrzeja Lizowskiego, historyka z Moskwy, od wojny do rewolucji, Suwałki w latach 1904-1906. Rzecz jest o tyle ciekawa, że kiedyś zajmowałem się tym okresem w oparciu o dokumentację z
zgromadzoną w Warszawie w aktach generalnego gubernatora warszawskiego. I poza tym, że niektóre historie w obu zasobach się powtarzają, to tutaj to, co pokazuje pan Andrzej Lizowski, jest poważnym uzupełnieniem tego, co mamy w Polsce, mamy w źródłach w Warszawie. A dla mnie osobiście rewelacyjne i moim marzeniem jest, żeby się ukazały w Polsce wspomnienia gubernatora Strzemuchowa, które gęsto cytuje tutaj pan Andrzej. I rewelacyjne jest zdjęcie po zamachu bombowym na Nowym Rynku w Suwałkach. Państwo będziecie mogli sobie przeczytać przygotowania do tego wybuchu i zdjęcie, na którym może nawet trochę widać zniszczenia, jakie ta eksplozja wywołała, ale akty terroru w okresie 1905-1906 w Suwałkach nie kończyły się na tym jednym epizodzie. Było tego znacznie więcej. A cały tekst rozpoczyna się opisem, może nie na pierwszym akapicie, ale później nieco pojawia się opis wizyty Mikołaja II w Suwałkach, który robił objazd po Królestwie Polskim i żegnał wojska rosyjskie wybrzejące na front wojny na wschodzie. Dodatkowym też atutem tego tekstu są reprodukcje tekstów źródłowych. Tego u nas w naszych archiwach się nie zachowało. Obwieszczenia gubernatora Suwalskiego, czy też naczelnika wojennego. Tutaj mamy wersję do przeczytania, tak? Bo wersję czytelną. Jarosław Szaszyński opisał próby rejestracji niezależnych stowarzyszeń w Augustowie po październikowej odwilży 1956 roku. Jest to niezwykle ciekawy tekst. Szkoda tylko, że dotyczy samego Augustowa, bo takie próby podejmowano i w Sejnach, i w Suwałkach, gdzie miejscowa inteligencja próbowała odbudować ruch umysłowy w oparciu w tym przypadku o próg inteligencji katolickiej, co zostało stopedowane przez władze w Augustowie i nie doszło do utworzenia tego klubu, ale ta inicjatywa przerodziła się w utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Augustowskiej. W Suwałkach akurat te inicjatywy zostały stopedowane przez Służbę Bezpieczeństwa i doszło do rozbicia wspólnej inicjatywy. Jedna z tych inicjatyw skoncentrowała się wokół ludzi skupionych wokół Paksu, a druga wokół Komitetu Powiatowego PZP. Konsekwencji Suwała nic nie powstało. Natomiast w Augustowie powstało później wielce zasłużone dla miasta Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Augustowskiej. I jeszcze raz w materiałach Andrzej Lizowski. Wstąpiłem w Kosyniery i byłem w 6 starciach z wojskami rosyjskimi. Spisy zesłańców i protokoły przesłuchań powstańców 1863 roku. Dla mnie najciekawsze było to, zdumiewające, że te podpisy tych protokołów przesłuchań powstańców 1863 roku znajdują się, proszę Państwa, w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie, ale w materiałach Centralnego Biura Sekcji Naukowo-Badawczej przy Prezydium Centralnej Rady Towarzystwa Więźniów Politycznych i Zesłańców, które działało w latach 1921-35. Minęło 70 lat od powstania, a losy powstańców były dla was ważne. Stąd zebrano z archiwów na terenie Rosji dokumentację dotyczącą zesłańców z gubernii augustowskiej, między innymi. Opublikowaliśmy po dyskusjach ten tekst w języku oryginału, czyli w języku rosyjskim, żeby po raz kolejny nie skazić go błędami w tłumaczeniu. Niech zostaną błędy tylko dokonane przez tych, którzy tłumaczyli to na rosyjski i potem jeszcze przepisywali wielokrotnie te teksty. Ale po raz pierwszy można znaleźć informacje o
posłańcach, przepraszam, powstańcach styczniowych zesłanych na Syberię z wielu wsi z terenu powiatu augustowskiego i suwalskiego, ale także i z okolic Łomży i Białegostoku. Nie rezygnowaliśmy też z publikacji tych nazwisk z terenów obrębów. Ksiądz Ryszard Sawicki przybliżył postać biskupa Michała Franciszka Kasprowicza, pierwszego biskupa Wigierskiego. Tekst podsumowuje to, co dotychczas wiedzieliśmy o biskupie Tarkowiczu, ale też wzbogaca o nowe materiały, głównie z archiwów wileńskich. Jest ciekawym spojrzeniem na losy biskupa, który sprawował swoją posługę w niezwykle trudnym okresie po utracie niepodległości i w okresie pierwszych lat zaboru pruskiego. Tradycyjnie rocznik zamykają recenzje. Jedna recenzja i omówienie. Recenzja dotyczy pracy Podziemi niepodległościowej na Suwalszczyźnie 1544-1952 autorstwa pana Ryszarda Parafianowicza, obecnego komendanta Wyższej Szkoły Sztuki Wojskowej w Rembertowie, pochodzącego z parafii Przeroś. I sam finał rocznika to jest bibliografia ostatnich 5 tomów. Dziękuję Państwu serdecznie. Oczywiście drobna uwaga, że członkowie towarzystwa, którzy opłacili składkę, mają rocznik bezpłatny. Proszę Państwa,